osoba prezentująca zakład lubelski. Mogę Państwa tylko poinformować o przewozach regionalnych na terenie województwa. W dniu dzisiejszym sytuacja rano wyglądała raczej dość dobrze, ale z czasem troszeczkę się pogorszyło. Mamy opóźnienia od 30 do 50 minut. Jeden pociąg został tylko odwołany, reszty pociągi kursują. Powodem odwołania pociągu był defekt, natomiast te opóźnienia wynikają w większej liczbie z przyczyn niezależnych od nas, to znaczy warunków zimowych, rozjazdy zaśnieżone, tory i tym podobne. No, ekipy robią wszystkie poczynania w kierunku tym, żeby pociągi jeździły. Mam nadzieję, że sytuacja się unormuje do wieczora. No, w tej chwili nie odwołujemy więcej pociągu, więc staramy się tak, żeby na czas odwieźć przynajmniej ludzi po pracy do domu, po szkole, ci, którzy zdołali dojechać, żeby wrócili z nami. Nie odjeżdżały autobusy komunikacji pospiesznej. Z Lublina nie odjechały do Zakopanego Krynicy, do Starachowic, Kielc i Ostrowca Świętokrzyskiego. Natomiast w godzinach popołudniowych sytuacja zaczyna się normalizować. Autobus do Kielc o godzinie 14 odjechał. W godzinach porannych nie była trasa przejezdna w kierunku Nałęczowa, Świdnika przez Zadębie. Obecnie te trasy są już przejezdne. Nie dojeżdżamy jeszcze do Woli Przybysławskiej, tylko w kierunku prostym. Białystok jest trasa przejezdna, także no, nie ma trasy przejezdnej do Żółkiewki jeszcze. No i generalnie ta sytuacja się powoli normalizuje.